Witam Was serdecznie na naszej kolejnej lekcji Polski Online w drogę. Naszym dzisiejszym tematem jest dopełniacz liczba pojedyncza. Dopełniacz liczba pojedyncza, genitive singular. Spójrzmy sobie na nasze przykłady. Jesteśmy w kawiarni. Znowu jesteśmy w kawiarni. Pamiętacie nasz krótki film o bierniku, biernik. Też jesteśmy teraz w kawiarni i mamy kartę. Karta mówi, o, to jest kawa. Tam jest kelner, proszę kawę. Ale kelner mówi, niestety, nie ma kawy. To jest kawa, nie ma kawy. Nie ma kawy, czyli rodzaj żeński, feminin, końcówka a, w mianowniku, w dopełniaczu liczby pojedynczej y, czyli nie ma kawy, albo i, bułka, nie ma bułki, niestety nie ma bułki. Napiszemy, nie ma bułki. To jest piwo, rodzaj nijaki, to jest piwo, nie ma piwa. Nie ma piwa. Rodzaj nijaki neutrum ma w dopełniaczu końcówkę a. Nie ma piwa. Potem mamy rodzaj męski, maskulin. I tu mamy właściwie trzy sytuacje. Rozpocznijmy tutaj nasze dywagacje na temat genetywu od rodzaju męskiego nieżywotnego. Nicht belebt. Czyli mamy, to jest chleb, nie ma chleba. To jest tort, nie ma tortu. Czyli mamy tutaj dwie możliwości, dwie końcówki. Chleb, nie ma chleba, a tort, nie ma tortu, a. I teraz pytanie, a czy u? No, właściwie to jest tak, 50-50, potrzebujemy dobrego słownika. Potrzebować, tak nawiasem mówiąc, to jest również dopełniacz. Potrzebujemy słownika, dobrego słownika, który nam powie a czy u. Tego problemu nie mamy w przypadku rodzaju męskiego ożywionego, masculine belebt. Tutaj mamy zawsze a. To jest kurczak. Proszę kurczaka, biernik. Pamiętamy. Nie ma kurczaka, dopełniacz. Forma jest identyczna. Czyli mamy w rodzaju męskim trzy sytuacje. Rodzaj męski nieożywiony, nie ma chleba, a, nie ma tortu, u, pamiętamy 50-50, i rodzaj męski ożywiony, nie ma kurczaka. Spójrzmy sobie jeszcze na kilka innych przykładów. To jest herbata. Proszę herbatę. Nie ma herbaty. To jest śniadanie. Proszę śniadanie. Nie ma śniadania. To jest chleb. Proszę chleb. Nie ma chleba. To jest bułka. Proszę bułkę. Nie ma bułki. To jest masło. Proszę masło. Nie ma masła. To jest ser. Proszę ser. O, niestety, nie ma sera. To jest szynka. Proszę szynkę. Niestety, nie ma szynki. I to jest jajko. Proszę jajko. Niestety, nie ma jajka. To jest nasz dopełniacz liczby pojedynczej. I mamy tutaj pierwszą z funkcji dopełniacza, kiedy mówimy, że czegoś nie ma, czegoś brakuje, kiedy negujemy przede wszystkim nasz biernik akuzatyw. Negacja biernika to jest w polskim dopełniacz. O tym będziemy jeszcze rozmawiać, a na razie Wam dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć!